16 maja wspominamy błogosławionego Michała Woźniaka, męczennika. Michał urodził się 28 sierpnia 1875 roku w Suchym Lesie w parafii Pęcice koło Warszawy. Był jedynakiem. W rodzinnej miejscowości ukończył tylko szkołę podstawową w języku rosyjskim nakazanym przez zaborcę. Od 13 roku życia Michał należał do kółka różańcowego. Miał 22 lata, gdy wyjechał do Włoch, by w szkole prowadzonej przez księży salezjanów kontynuować naukę. Pragnął wstąpić do ich zgromadzenia, jednak uniemożliwiły mu to problemy zdrowotne. Po 3 latach Michał wrócił do rodzinnego domu, pracował w gospodarstwie i przygotowywał się do zdania egzaminu maturalnego. Miał 27 lat, gdy wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenie kapłańskie przyjął w wieku 32 lat. Następnie pracował w kilku parafiach. Po 3 latach kapłaństwa został proboszczem w parafii Wiśniew. Tam prężnie rozwijała się sekta Mariawitów. Ksiądz Michał w tej parafii pracował tylko 14 miesięcy, ale w tym czasie około 100 osób powróciło do kościoła katolickiego. Potem pracował też w kilku innych parafiach. Pod koniec I wojny światowej przez 3 miesiące był więziony za to, że ukrył przed Niemcami dzwony kościelne. Od 1923 roku Michał został proboszczem w Kutnie. Dzięki jego staraniom i przekazaniu całych swoich oszczędności życia w 1938 roku księża salezjanie założyli tam swoją placówkę, kaplicę, dom zakonny i szkołę rzemieślniczą. Ksiądz Michał pragnął, by księża salezjanie otoczyli opieką duszpasterską zaniedbaną dotąd młodzież. To w Kutnie zastał go wybuch II wojny światowej. Z jeszcze większą gorliwością sprawował wtedy posługę kapłańską. Nie tylko odprawiał msze święte w ukryciu, ale szedł tam, gdzie byli też ranni i umierający, by ich spowiadać i przygotowywać na śmierć. Była to bardzo niebezpieczna i wyczerpująca praca. Często był ostrzegany, lecz nie skorzystał z propozycji ucieczki. Pozostał w powierzonej mu parafii. W lutym 1940 roku napisał w swoich notatkach: dowiedziałem się, że jestem na liście do wywiezienia. Radzą mi usunąć się gdziekolwiek, aby zejść z oczu, ale gdzie iść przy tym chory? Zresztą zasadą jest do ostatniej chwili nie schodzić z posterunku obowiązku duszpasterza. Nic więcej nie czynię, jeno służę Chrystusowi Panu, a gdy wypadnie życie położyć, to będzie tylko łaska Boża, bo to przecież nie będzie żadna polityka, jak im się zdaje, lecz służba Panu Bogu, aż do ostatniego tchu. Amen. 6 października 1941 roku przyjechało po niego gestapo. Michał był gotowy. Razem z nim aresztowano księdza wikarego. Umieszczono ich w obozie przejściowym w Lądzie. Tam proponowano mu ucieczkę w bezpieczne miejsce, lecz nie skorzystał. Po 3 tygodniach przewieziono go do obozu w Dachau. Podróż odbyła się w strasznych warunkach. W obozie ksiądz Michał otrzymał numer 28203. Straszliwe prześladowania, tortury, nadludzka praca i głód przyczyniły się do jego śmierci 16 maja 1942 roku. W Dachau był ponad pół roku. Jeden z kapłanów, współwięźniów, tak o nim pisał. Po kilku dniach tortur ksiądz Michał zmarł. Był to kapłan Boży, mąż prawy, bojący się nieprawości i chodzący drogami prostymi. Myślę, że była to piękna męczeńska śmierć, na którą sobie zasłużył pobożnym i świątobliwym życiem. Ksiądz dziekan Michał Woźniak przygotowywał się do niej przez długie lata, a szczególnie przez lata wojny. Miał 67 lat, był nieocenionym duszpasterzem, życzliwym opiekunem potrzebujących dzieci i młodzieży, a także gorliwym chrześcijaninem. Żył skromnie, dzielił się wszystkim, co miał, poświęcając się bez reszty swojemu powołaniu. Sam gorliwie odmawiał różaniec i uczył tej modlitwy. Swoim przykładem uczył wierności Ewangelii i miłości do Boga i Kościoła. Ksiądz Michał Woźniak został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 12 czerwca 1999 roku. Módlmy się. Boże, Ty dałeś błogosławionemu Michałowi wytrwanie w dobrym aż do męczeńskiej śmierci,
Prosimy Cię, abyśmy za Jego wstawiennictwem nauczyli się odrywać serca od rzeczy doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.